Dokładnie 12 lipca 2020 roku na tym boisku nasza drużyna, druga drużyna Krakowi, pewnie pokonała Unię Tarnów w drugim spotkaniu barażowym i awansowała do trzeciej ligi. Sprawdźmy teraz, jak nasza drużyna radziła sobie w pierwszych meczach na wyższym poziomie rozgrywkowym. Spotkań ligowych, czyli jedna, druga rundy jesiennej trzeciej ligi, to dobry moment na pierwsze podsumowanie. Ze mną trener Piotr Giza. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam. Jak można scharakteryzować rozgrywki trzeciej ligi, porównując je chociażby z rozgrywkami czwartoligowymi czy meczami juniorskimi, w których nie tak dawno grała większość chłopaków? No, według mojego zdania, według innych, między czwartą ligą a trzecią ligą jest przepaść, jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne, fizyczne i taktyczne. Znajduje się w tej lidze dużo zawodników z ogromnym doświadczeniem i to na pewno robi różnicę. Łatwiej gra się u siebie. Mam na myśli to, że te mecze trzecioligowe rozgrywamy na Wielickiej, a nie jak w czwartej lidze na stadionie Orła Piaski Wielkie. Oczywiście, że chcielibyśmy każdy mecz ten domowy rozgrywać na Wielickiej, ale wiadomo, jaka jest sytuacja. Jest wszystko w przebudowie, buduje się nasza baza treningowa, więc na razie jesteśmy zmuszeni grać mecze na wyjazdach i tak będzie do końca sezonu. Zanim porozmawiamy pokrótce o tych meczach, które za nami, chciałbym jeszcze, żebyśmy poruszyli kwestię zmian w sztabie szkoleniowym. Nowym asystentem został Mateusz Farbamiec, były trener m.in. KS Borek. Skąd ta zmiana i jak pracuje się z nowym asystentem? To znaczy, zmiana była podyktowana tym, że już w czwartej lidze trener asystent odszedł, ponieważ inne obowiązki w pracy miał, także nie mógł tego wszystkiego pogodzić. Trzeba pamiętać o tym, że my trenujemy o godzinie 14, także więc ciężko jest trenerom pogodzić te dwie rzeczy, że bo w większości tych trenerów pracują w szkołach, w różnych pracach, a później przychodzą na godzinę 16 na trening. Także tu się udało, że Mateusz jest ze mną i bardzo mi pomaga w tym wszystkim, co robimy i oby tak było dalej. Tak jak wspomniałem, przejdźmy teraz do spotkań ligowych, które za nami. Za nami 10 kolejek i wszystko zaczęło się bardzo dobrze. Pierwsza kolejka, mecz z Mocną Awią Świdnik, wygrana 1-0. Jak trener zapamiętał to spotkanie? Obawiałem się tego meczu, bo w szeregach tej drużyny Awi Świdnik jest 80% to doświadczeni zawodnicy. Zawodnicy, którzy grali już w tej lidze wiele lat, którzy gdzieś tam walczyli, mają mocny skład. Powiem szczerze, że na wygraną, wiadomo, że gdzieś tam się po świadomości liczy, ale liczyłem się z tym, że to będzie ciężki mecz i tak było. No, mieliśmy troszkę szczęścia, troszkę w drugiej połowie lepiej zagraliśmy i myślę, że to przyniosło nam taki skutek, że wygraliśmy ten mecz. Ja wspomniałem o tym, że w trzeciej lidze gramy na Wielickiej, natomiast to pierwsze spotkanie rozegraliśmy na stadionie przy Kałuży. Było czymś przed tym spotkaniem taką ekscytację wśród chłopaków, bo dla nich to był pierwszy pewnie taki mecz na stadionie. Znaczy, myślę, że każdy chciał się pokazać grając na takim stadionie, bo to możliwe, że dla niektórych to będzie pierwszy i ostatni raz, bo wiem, jaka jest piłka nożna, to nie tak, że wszyscy z tej drużyny będą grać w ekstraklasie. Tak, trzeba pamiętać o tym, jak kiedyś się mówił jeden trener, że z juniorów, jak jeden z was się przebije do ekstraklasy, to będzie max. I każdy z nich dał z siebie wszystko, to było widać tą determinację i widać było to, że byliśmy dobrze przygotowani motorycznie, bo drużyna Awi Świdnik w 70 minucie już miała problemy z bieganiem. Wspomnieliśmy o tym, że Awia Świdnik była mocna w poprzednim sezonie, natomiast są mocni też na tych rozgrywkach tego sezonu. Oni pokonali m.in. 6-1 rezerwy Korony czy Podlasie i to właśnie z Podlasiem rozegraliśmy kolejny mecz. To był taki mecz, którego z perspektywy sezonu żal najbardziej, tych niewykorzystanych sytuacji i porażki? Znaczy, ja powiem tak ogólnie. To wygląda tak, że na pewno nie można mieć zastrzeżeń do zawodników rezerw o to, o zaangażowanie, o chęć walki, o chęć wygrania meczu, bo to wszystko jest. Ja nigdy ani razu jeszcze do szatni nie wszedłem w przerwie i nie miałem takich zarzutów co do zawodników, bo oni widać, że oni po prostu chcą.
pracują na tym boisku. Brakuje jednej rzeczy, doświadczenia, cwaniactwa i koncentracji przy bramce. Bo jeżeli byśmy strzelali te sytuacje, które stwarzamy w tych meczach, to na pewno byśmy ten mecz nie przegrywali. Ja powiem szczerze, w tych 10 meczach powinienem zrobić więcej, powinniśmy zrobić więcej punktów, bo nam się to należało. Byliśmy w niektórych meczach lepsi, a ta koncentracja przy bramce, nie wykorzystywanie tych sytuacji podbramkowych kończy się tak w tym meczu ostatnim. Na przykład teraz graliśmy Siarką Tarnobrzeg, gdzie mamy dwie sytuacje, trzeba strzelić, to w najgorszym momencie mogłoby się skończyć remisem, a tak to przegrywamy po kuriozalnej decyzji sędziego, który nie rozumiem takich decyzji, bo zniszczył tak naprawdę młodość, która cały czas goniła po wynik. Do meczu z Siarką jeszcze wrócimy, natomiast ten wyjazd do Białej Podlaskiej był pierwszym wyjazdem i też pierwszą taką nowością na trzecioligowych rozgrywkach, czyli drużyna na te dalsze wyjazdy wyjeżdża dzień wcześniej, tak jak pierwsza drużyna, to na pewno też jest spore ułatwienie. No na pewno to są wyjazdy, gdzie się jedzie 7 godzin z przerwami. Mamy jednego kierowcę, więc on też musi odpocząć. 45 minut musi być obowiązkowego postoju. Mecz w Białej Podlaskiej uważam, że taki niefortunny, no bo jeżeli się stwarza w pierwszych 15 minutach 5 dogodnych sytuacji, ja mówię bardzo dobrych, a później przez cały mecz to około 100 i się żaden nie wykorzystuje, popełniamy jeden błąd w meczu i tracimy bramkę. No to jest właśnie to frycowe. Brak doświadczenia, brak umiejętności jeszcze takich nabytych w seniorskiej piłce. My nie zapominamy o tym, że ci zawodnicy w większości rozegrali tylko pół sezonu w czwartej lidze z seniorami i to na niższym poziomie, więc tutaj też trzeba lekko do tego podejść i dać im czas na to, żeby się ograli, bo to nie jest tak łatwo, że nie przychodzi tak od razu, że zaczynasz grać w czwartej lidze, w trzeciej lidze i od razu będziesz najlepszym, będziesz awanse robił. No nie, to swoje trzeba oberwać, swoje przejść, nauczyć się pewnych rzeczy, tego cwaniactwa boiskowego i wtedy po prostu można myśleć o czymś więcej. Trzecia kolejka to mecz z Krzeszowie Świętokrzyski, drużyną, z którą potem niektórzy kibice w Krakowie mocno odczuli rywalizację, ale i rezerwy Krakowi też musiały uznać wyższość gości. Zaczęło się wszystko bardzo dobrze, już w 8 minucie bramka Struzika, w 17 było 2-1 dla gości. Zabrakło trochę koncentracji, może podpaliliśmy się za bardzo tym szybkim prowadzeniem? Myślę, że nie. Tutaj też wyszło doświadczenie zawodników. Dobrze wiedzą o tym, ja później rozmawiałem z Wojtkiem Strochimem, którego, z którym się znam, i on wiedział, że są mocni powstaje fragmenta gry. No i tak było. Gdzieś tam z przypadku jakiś staje fragment gry, dekoncentracja przy kryciu, brak takiej wizji, gdzie ta piłka może spaść. Dwa staje fragmenty gry i mecz się kończy. 2-1. Próbowaliśmy walczyć do końca, mieliśmy swoje okazje jeszcze, ale znów zabrakło. Więc żal tego meczu, bo tak naprawdę dobrze zareagowaliśmy, gdzieś tam po szalonej bramce się wycofaliśmy gdzieś, żeby skontratakować drużynę Krzo. No ale te stałe fragmenty zdecydowały o tym, jaki był końcowy wynik meczu. Najbardziej mi żal tego, że w tych chyba, przegraliśmy ile, 6 meczów chyba po 1-0, czy jedną bramką, i w tych meczach traciliśmy większość bramki po stałych fragmentach. To ta drużyna Wólczanki była jedną z najlepiej grających w piłkę drużyn. W pierwszej połowie mieliśmy problem wynikający trochę z błędów taktycznych, ale w drugiej połowie dobrze zareagowaliśmy. 0-0, wynik otwarty, sytuację zaczęliśmy stwarzać, zaczęliśmy się przy piłce utrzymywać, dobrze graliśmy. Przychodzi 85, 6 minuta, nie wiem, niefortunny rzut rożny. Bity byle jak, to naprawdę przypadek. Piłka się poodbijała, brak koncentracji przy kryciu, 1-0. I znowu przegrywamy po stałym fragmencie gry. To trochę boli, bo zasługujemy na więcej. Tak naprawdę w tych meczach powinniśmy strzelić więcej bramek, powinniśmy więcej punktów mieć w tym momencie na koncie. Z perspektywy tego sezonu spotkanie z Wólczanką też jest o tyle istotne pod względem taktycznym, że chyba pierwszy raz w tym meczu szansę na lewej obronie dostał Michał Wiśniewski. Chciałbym trochę pociągnąć ten wątek. Skąd pomysł na ustawienie Michała na pozycji lewego obrońcy? To znaczy, że nie mieliśmy za dużo pola manewru w tym momencie. No jak zobaczymy, nasza kadra liczy 17 zawodników w tym momencie. Jeżeli Patryk Załucha zejdzie do pierwszej drużyny, no to zostaje nam tylko Wiśnia. Wiśnia, zawodnik doświadczony już, z większym bagażem doświadczeń. Inteligentny, potrafi grać na tej pozycji, bo już grał niejednokrotnie. Radzi sobie tam bardzo dobrze, to widać w tych meczach, kiedy on tam gra, nie popełnia błędów, gra dobrze w ofensywie, nawet strzelił bramkę wchodząc, podłączając się. Ma ten instynkt strzelecki, ma to coś, co w ofensywie jest dobre. On chyba tą bramkę strzelił w meczu z Hetmanem, włączył się z lewej obrony. To jest taka pozycja już dla Michała docelowa na ten sezon, może na późniejsze lata, bo wiadomo, że ta lewa obrona to zawsze taka pozycja najbardziej poszukiwana w polskiej piłce, zresztą nie tylko polskiej, on ma tą lewą nogę. Jeżeli będę miał większe pole manewru zawodników, to ja wolałbym dać Wiśnię do przodu. Robił w czwartej lidze, dało nam dużo, strzelał dużo bramek, dużo asyst, więc tam się sprzedał, na tej pozycji.
Oczywiście to wszystko wynika z tego, kogo mam do dyspozycji. Wspomnieliśmy, że było takich wiele meczów wyrównanych, ale jednym z takich, przynajmniej po wyniku sądząc, spotkaniem, które było dużym zaskoczeniem i minus, to było to spotkanie z rezerwami Korony Kielce. Tam wysoka porażka 3-0. Z czego wynikał ten wynik? Ten wynik jest za wysoki. Za wysoki. Znaczy, powiem tak, pierwsza połowa zaczęła się, oni też przegrali 4 mecze z rzędu, więc ten mecz był taki meczem, w którym zapowiadał się meczem walki. I faktycznie tak było. Korona siadła na nas pressingiem, nikomu się nie gra łatwo, jak ktoś na kogoś pressingiem wychodzi przez pierwsze minuty i znów popełniamy błąd indywidualny. Tak naprawdę też dużo błędów indywidualnych popełniamy. Rzut karny 1-0. Do przerwy 1-0 przegrywamy, to nie jest żaden wynik, tak? To można odrobić. Zaczynamy drugą połowę bardzo dobrze. Zaczęliśmy grać piłkę, zaczęliśmy stwarzać sytuację. Bojan miał z 5 metrów z głowy, nie strzelił. I nagle przytrafia się drugi błąd indywidualny. Tracimy drugą bramkę po kontrze. Trzecie bramki już nawet nie komentuję, no bo to już my naprawdę ruszyliśmy do przodu i chcieliśmy ten wynik odrobić. Gdzieś tam trzecia bramka padła po kontrze w końcówce, także no nie ma znaczenia, czy 3, czy 2. Ten wynik był za wysoki. Tam spokojnie można było ugrać remis. To ja trochę poszukam jeszcze odpowiedzi na to pytanie, a to nie jest trochę tak, że to przełożone spotkanie z Jutrzenką Giebutów wybiło trochę drużynę z rytmu meczowego? Też tak uważam. Myślałem, że właśnie gdzieś liczyłem na to, że zagramy z Jutrzenką u nas i zdobędziemy 3 punkty, to inaczej w ogóle mentalność zawodników by podskoczyła do góry i byśmy łapali po troszku tą pewność siebie na boisku. Tak nie było, no i trzeba sobie teraz radzić. Korona przełamała się tym spotkaniem z nami po 4 porażkach, a drużyna Krakowi przełamała się już w kolejnej kolejce ligowej. Wygrana 2-1 z Ketmanem Zamość i tutaj tych bramek z kolei dla Krakowi mogło być znacznie więcej, bo to było bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Dobry mecz. Myślę, że ten mecz już mógł się zakończyć w pierwszej połowie, bo stworzyliśmy 2 bramki, dlatego stworzyliśmy jeszcze kilka dobrych sytuacji, nie mówię 100%, ale takich, co powinny się normalnie zamieniać na bramki. I w drugiej połowie chwila dekoncentracji, 4 minuty do końca meczu, oni strzelają bramkę na 2-1. Tak naprawdę przy odrobinie szczęścia dla nich mogłoby się to skończyć remisem, bo staje fragment gry, jakaś ręka, znów staje fragment gry, bramka 2-2 i mógłby być problem. Ja przed spotkaniem kolejnym z Chełmianką, prawdę powiedziawszy, myśląc, że to mecz wyjazdowy, jeden punkt brałbym w ciemno, natomiast widać było, że drużyna przystąpiła do tego spotkania mocno naładowana pozytywną energią po spotkaniu z Hetmanem Zamość i szkoda mimo wszystko, że zakończyło się 0-0, bo była tam i przewaga liczebna i też tworzyliśmy sobie wiele sytuacji. Szkoda tych meczów. No tak jak mówię, w każdym meczu ja nie mam zastrzeżeń do zawodników o to, że nie ma zaangażowania. Oni wychodzą i dają się im maksa. To widać po nich, jak oni schodzą po meczu. I to było to samo pokazane w tym meczu. Byliśmy agresywni, stwarzaliśmy sytuację i w ogóle abstrakcyjna sytuacja, gdzie sędzia nie gwiżdża dla nas 2 ewidentnych rzutów karnych. No to ja już mówię, no, jakie trzeba faule robić w 16, żeby gwiznąć karnego. To był taki mecz, w którym najbardziej było widać różnicę w doświadczeniu. Bo rozmawiałem z chłopakami po meczu i doceniali między innymi grę Tomka Brzyskiego, który wiele nie biegał, natomiast co zagrał tą piłkę, to ona była dokładna i tam wielu takich ex-motorowców już obytych, czy to na boiskach drugiej, czy trzeciej ligi. Zawodnicy z doświadczeniem, z takim bagażem jak Tomek Brzyski, to robią różnicę. To widać w ogóle w budowie zawodnika, widać w sile, w technice, w przewidywaniu pewnych rzeczy. To się nabiera z czasem. Tomek już jest na skraju, tak? Kończy już karierę powolutku, ale widać, że ten zawodnik jakby pokazuje, jak do czego trzeba dążyć, żeby być na jakimś tam poziomie. Niestety no, nie da się tego kupić od razu. Tomek też nie był bardzo świetnym zawodnikiem, tylko musiał pracować przez wiele, wiele, wiele lat, aż w końcu gdzieś tam grał w Legii, później w tych klubach lepszych i walczył o coś. No, to jest taki przykład dokładny, jak trzeba, do jakiego poziomu trzeba dojść, żeby w ogóle móc zaistnieć w polskiej ekstraklasie. Kolejna kolejka i kolejna dobrze zorganizowana drużyna, czyli Wisłoka Dębica. To był taki jeden z trudniejszych meczów i też bramka po stałym fragmencie. Uważam, że w tym meczu zagraliśmy nieźle. Ja oglądałem wcześniej Wisłokę Dębica i wiedziałem, co oni potrafią, wiedziałem, czego się spodziewać. Myślę, że dużo argumentów im wytrociliśmy w tym meczu, bo to jest drużyna, która grała w piłkę w innych spotkaniach. Tutaj ewidentnie, nawet sam trener powiedział, że po meczu, że to był najgorszy ich mecz w wykonaniu. A to najgorszy dlatego, bo nie pozwoliliśmy na za dużo, żeby mogli się rozwinąć skrzydła. I tak to, co robili we wcześniejszych meczach. Sam trener powiedział, że
liczy tylko na remis w tym meczu, bo wiedział, że ruszymy na nich, że będziemy agresywni, że oni mogą po prostu tego meczu fizycznie nie wytrzymać. No ale znów przychodzi stały fragment gry, trochę przypadku. Szkoda, że my te frycowe cały czas płacimy, a nie inne drużyny, które jak mamy stały fragment gry, to albo piłka przelatuje obok słupka, albo bramkarz broni, albo różne są inne sytuacje. I mecz się przegrywa. No żal tych meczów, naprawdę żal, bo powinniśmy zdobyć punktów przynajmniej 8-9 więcej. Szkoda w tym spotkaniu, myślę, nie tylko w wyniku, ale przede wszystkim Łukasza Ziemnika. On dobrze wpasował się w drużynę, niestety poważna kontuzja. Jak wygląda teraz sytuacja z Łukaszem? Łukasz jest po operacji, we wtorek miał operację tydzień temu. Rozmawialiśmy, pisał do mnie też od razu, że czuje się dobrze, że nie ma żadnych komplikacji. Jesteśmy teraz cały czas na łączach, czekam tylko na decyzję lekarzy, kiedy będzie mógł zacząć jakieś zajęcia treningowe, żeby być w tej formie. Wiadomo, że uraz głowy to jest najgorsze, co może być, bo praktycznie nie można nic zrobić, oprócz jakichś takich prostych rzeczy, czynności, rowerek czy siłownia. No będę miał decyzję doktora, co można z nim zrobić, wtedy będziemy pracować nad nim. Wiadomo, że ta runda już jest dla niego wyłączona, teraz kwestia, żeby to wszystko się zagoiło, żeby ten uraz psychiczny gdzieś tam z głowy wyparował, żeby mógł normalnie funkcjonować. Kontuzję Łukasza siłą rzeczy musiał wykorzystać inny ze stoperów, czyli Mateusz Pieńczak, który dostał szansę w kolejnym z meczów, czyli meczu z Lewartem Lubartów. Jak wygląda Mateusz na tym poziomie seniorskim? On dłuższego czasu dostawał też szansę w pierwszej drużynie, jeździł z drużyną na obozy przygotowawcze. To jest odpowiedni moment dla niego, żeby on się teraz ogrywał. Kosztem nawet gdzieś tam w pewnym momencie wyników, ale wydaje mi się, że taka filozofia jest słuszna, żeby tych młodych zawodników, którzy gdzieś tam widać, że mogą gdzieś zaistnieć, żeby dawać im szansę, żeby grali. I tak właśnie chcę, żeby to wyglądało. No wiadomo, że wynik, nie chcemy spaść tej ligi, chcemy się utrzymać, żeby dalej te roczniki z juniorów, którzy przyjdą za rok, mogły do nas przychodzić i ogrywać się w tej trzeciej lidze. To jest idealna liga dla tych młodych zawodników. Tak jak mówię, przejście z juniora do seniora to jest przepaść. To jest przepaść, to jest walka z silnymi zawodnikami, to jest walka z doświadczeniem. I człowiek się uczy co mecz na własnych błędach. Myślę, że my już bardzo dużo wyciągnęliśmy z tej ligi jako zawodnicy, bo dużo błędów zniwelowaliśmy, dużo rzeczy już nie robimy, to co było wcześniej. Myślę, że każdy sobie teraz już powolutku zdaje sprawę z tego, co trzeba robić, żeby po prostu osiągać wyniki. To spotkanie w Lubartowie zakończone wynikiem 1-1 to też była szansa na pokazanie się przez Mateusza Jarzynka, który ostatecznie został z drużyną, natomiast pokazał się przede wszystkim w ofensywie, zdobywając bramkę. To był też kolejny mecz, w którym graliśmy w przewadze. Trochę nam nie służą te przewagi póki co. Ja właśnie mówię, nieraz jest łatwiej strzelić w drużynie bramkę, która gra w normalnym składzie, niż pomniejszonemu jednego zawodnika, bo zawodnicy wtedy łapią taką koncentrację, dobrze się bronią. I często jest tak, że oni wychodzą z kontrami i jest trudno. No już wtedy się ratowałem, tak? Bo już była końcówka meczu, musiałem coś zmienić. Wystawiłem Mateusza na tą chwilę do ataku. Liczyłem na to, że gdzieś tam po dośrodkowaniu strzelimy bramkę, bo ma wzrost. Lewart już brakowało im sił, już te dziury były coraz większe. Udało się strzelić bramkę. Nawet była szansa jeszcze na drugą bramkę, no ale bierzmy to, co jest, bo tak naprawdę ten mecz był bardzo ciężki. Bardzo fizycznie grająca drużyna, która bardzo dobrze bije stałe fragmenty. Tutaj już w końcówkach gdzieś tam te mecze ostatnie już przy tych stałych fragmentach się lepiej zachowujemy. Już nie mamy z tym aż tak dużego problemu, jak był kiedyś. Zostawmy na chwilę te rozgrywki ligowe, bo w międzyczasie też był mecz Pucharu Polski w rejonie Kraków. Ja przed tym meczem się zastanawiałem, czy znając szerokość kadry to jest dobry moment na mecz Pucharu Polski, ale po tym spotkaniu zakończonym wysoko wygraną 5-0. Myślę, że to było potrzebne spotkanie, bo wiele minut dostali zawodnicy, którzy wcześniej nie grali, czyli Remek Biernat czy Robert Orzuk, który wraca po tej kontuzji. Myślę, że dobra rzecz. No dobrze, że tak się skończyło. Wiem, jak puchary wyglądają. Trenerzy z reguły dają w pucharach zawodnikom, tym, którzy mniej grali, pograć. I tu się robi problem, bo tak, ważne, że są zgrani, dawno nie grali. Każdy chce zrobić więcej niż potrafi. Popełniają za dużo błędów indywidualnych i puchary tak później wyglądają, że jest dogrywka. Ja się obawiam tylko tego, że może być jakiś taki bałagan, że zremisujemy w normalnym czasie gry, będzie dogrywka, karne, to czasowo. A tak jak mówisz, no, kadry nie mamy za duże i obawiałem się o to, że później nie będzie miał kto mi pociągnąć te drużyny w meczu ligowym. Ale skończyło się wszystko dobrze. Jestem tylko zły na to, że tworząc 20 sytuacji podbramkowych, wykorzystujemy tylko 5 bramek. Dalej widać tą koncentrację pod bramką i chęć strzelenia bramki.
To jest też taki cel, żeby dojść jak najwyżej w tym regionalnym Pucharze Polskim? Gramy to, ile się da. No wiadomo, też kadrowo trzeba będzie patrzeć na to, jak to będzie wyglądało. Też może odpukać kontuzję, aby nie przyszły. Na razie kontuzji nie mamy w ogóle. Oprócz mechanicznej kontuzji Łukasza Ziemnika, gdzieś tam mięśniówki, nic. Na razie jest wszystko w porządku. Gramy. Dokąd dojdziemy? Super. Też kibice sobie ostrzą zęby, gdzieś wyliczyli sobie, że finał w tym rejonie Kraków z Wieczystu, więc już budują własne apetyty na to spotkanie. Wróćmy też do tego. Trzeba z Borkiem wygrać. Tak, tak, tak. Mamy jeszcze dwa spotkania chyba przed tym finałem. Natomiast wróćmy do meczów ligowych. Sobota. Trener to już chyba dwukrotnie w naszej rozmowie poruszył, czyli spotkanie z Siarką Tarnobrzeg. Jak pytałem zawodników, tak z perspektywy kilkunastu tych kolejek, to mówili, że najbardziej żałują spotkania z Podlasiem Białopodlaską i właśnie z Siarką Tarnobrzeg. Boli to spotkanie, bo jedziemy w tym tygodniu ponownie w te rejony, tym razem do Sandomierza. I chyba boli ta kontrowersyjna sytuacja z rzutem karnym. Tam Vinicius zarzekał się, że nie było takiego kontaktu, który oznaczałby jedenastkę. No, karnego nie było. Miałem straszne pretensje do sędziego o tę decyzję, bo tyle walki, tyle biegania zniwelował jedną decyzję. Szkoda. Jaki plan na to kolejne spotkanie z Wisłą Sandomierz? Plan jest taki, że musimy zagrać tak samo jak z Siarką, tylko być bardziej skuteczni. A na cały sezon, już tak zamykając naszą rozmowę, pewne utrzymanie się w tej lidze? Powiem tak, no teraz gramy wszystkie mecze na wyjeździe. Liczę na to, że gdzieś tam w drugiej rundzie i teraz już zaczniemy punktować, bo jesteśmy do tego przygotowani i jesteśmy w stanie to zrobić. Ja tak uważam, ja wierzę w tych zawodników. Ja nigdy nie zwątpiłem jako zawodnik. Zawsze walczyłem do końca, dlatego gdzieś tam później grałem w piłkę na wysokim poziomie i tego życzę sobie dalej, żeby wierzyć w zawodników i liczę na to, że zawodnicy dalej wierzą w to, że mogą osiągać dobre wyniki. To już na zupełny koniec dopytam o to, o co pytają kibice, czy gra w trzeciej lidze, czyli w kilku województwach, bo jest to małopolskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie. Powoduje to, że do notatnika pionu sportowego za pośrednictwem trenera trafiają jakieś nazwiska? To trochę zwiększa nam scouting, granie w tej lidze? Tak, tak, tak. Cały czas patrzę i tych zawodników, którzy się wybijają w tych ligach, od razu rozmawiam z trenerem, asystentem trenera Probierza gdzieś tam i rozmawiamy na temat tych zawodników. I to jest kwestia tylko, czy ktoś będzie chciał z nich skorzystać. Jest dużo świetnych, fajnych, dobrych chłopaków, tylko że trzeba pamiętać, że to są zawodnicy, którzy też są wypożyczani z klubu z Ekstraklasy, jak z Legii Warszawa, można wymieniać po kolei. I właśnie ci zawodnicy, którzy się wybijają, to już są zakontraktowani w tych lepszych klubach ekstraklasowych. Znamy już perspektywę trenera Piotra Gidzy. Porozmawiajmy teraz z dwójką zawodników, Mateuszem Suprynem i Robertem Ożugiem, których zapytamy o ich wrażenia z gry na trzecim poziomie rozgrywkowym. Dopytamy też ich o wyniki ankiety, którą przeprowadziliśmy wśród zawodników drugiej drużyny. Zapytaliśmy tam m.in. z którą z drużyn grało im się najciężej, ale i też z drugiej strony, z którą drużyną grało im się najlepiej, a z którą drużyną stracili w sposób najgłupszy punkty. Najciekawsze z odpowiedzi pojawił się również w trakcie naszej rozmowy na pasku, dokładnie w tym miejscu, a teraz zapraszam na rozmowę. Z nami duet środkowych pomocników drugiej drużyny Krakowi. Cześć panowie. Cześć, witamy. Zacznę od razu od Mateusza jako kapitan. Jak oceniasz dotychczasową grę i wyniki Krakowi? Nie wygląda to najgorzej, z meczu na mecz coraz lepiej gramy, ale no nie przynosi to niestety punktów. Ty masz tą przewagę szczególnie nad Robertem, że już grałeś na poziomie trzecioligowym. Zmieniły się te rozgrywki od tych dwóch sezonów temu, kiedy ty grałeś w barwach Wisły Puławy na trzecim poziomie? Wydaje mi się, że nie. Jeśli chodzi o mnie, to przez te dwa lata czegoś się tam na pewno nauczyłem i jest mi trochę łatwiej, ale no niestety po wynikach tego nie widać. To przejdę teraz do Roberta. Jak tobie się gra na tym trzecim poziomie? Wcześniej w rozgrywkach seniorskich grałeś w czwartej lidze z rezerwami Krakowi i ta kariera juniorska. Jak ci się gra tutaj? Znaczy, na pewno jest różnica między czwartą a trzecią ligą i to widzimy z każdym meczem. Ci przeciwnicy są sprytniejsi, na pewno silniejsi, szybsi i więcej myślą na boisku, ale myślę, że ta ich przewaga będzie z każdym meczem po prostu mniej widoczna, bo my, tak jak nasz trener mówi, z każdym meczem się uczymy tej ligi i po prostu myślę, że z każdym meczem będzie to coraz lepiej wyglądać.
Wspomniał Mateusz o tym, że te wyniki może same w sobie nie są najlepsze, natomiast macie takie wrażenie, że z każdym meczem stajecie się lepszymi piłkarzami, że grając na tym wyższym poziomie, a to jest dość duży przeskok samego poziomu między czwartą a trzecią ligą, jesteście bliżej tej upragnionej jedynki Krakowi? Myślę, że tak, że po prostu no, z każdym meczem nabieramy właśnie więcej tego sprytu, cwaniactwa boiskowego, jak i gramy szybciej piłką, bo to czasami nasze akcje, kiedy nie holujemy piłki, tylko gramy na jeden kontakt, wyglądają naprawdę dobrze i to nie dość, że my się cieszymy tą grą momentami, to jest to miłe dla oka, więc myślę, że jesteśmy coraz lepszymi zawodnikami. A jakie wy sobie stawiacie cele na ten sezon? Jeśli chodzi o cele, to trzeba się przede wszystkim skupić na tym, żeby w każdym kolejnym meczu zdobywać punkty. Faktycznie po zakończeniu sezonu tak troszeczkę w euforii powiedziałem o tym awansie, ale na pewno będziemy walczyć o 3 punkty w każdym meczu i jeśli będziemy się zbliżać do tego czuba, no to o ten awans też będzie można walczyć. Mierzyć zawsze trzeba jak najwyżej, a jak ty, Robert, patrzysz na to? Na razie takie cele krótkoterminowe, czyli punktować w każdym meczu? No tak, no myślę, że tu nie trzeba nic więcej dodać. Każdy najbliższy mecz jest dla nas najważniejszy i tyle. To skoro Mateusz zaproponował, to też dopytam was o cele indywidualne. Jaki sobie stawiasz cel na ten sezon? Unikać kontuzji? Myślę, że w moim przypadku będzie to kluczowe. Grać się jak najlepiej i gdzieś tam szukać tego awansu do pierwszej drużyny, bo to jest celem rezerw, żeby się ogrywać na tym trzecioligowym poziomie i żeby to procentowało grą w pierwszej drużynie. To ja zdradzę trochę kulis naszej rozmowy. Po mojej prawej, po waszej lewej stronie z pierwszą drużyną trenuje teraz Adam Malisz, więc to też jest takie kolejne potwierdzenie, że ten awans z drugiej drużyny do pierwszej jest na wyciągnięcie ręki. Przejdziemy teraz do ankiety, którą przeprowadziliśmy wśród zawodników drugiej drużyny rezerw. Zanim zdradzę wyniki, albo one wyświetlą się na belce w trakcie naszej rozmowy, zapytam o wasz subiektywnie typ na najlepszy mecz w wykonaniu drugiej drużyny Krakowi. Najlepszy był ten ostatni mecz, uważam, chociaż też nie potwierdziliśmy tego, bo przegraliśmy 1-0 z Siarką. Ale no, trzeba przyznać, że bramka, którą Siarka nam strzeliła po rzucie karnym, była no, dosyć kontrowersyjna decyzja sędziego wcześniej, dlatego szkoda tych punktów, ale przede wszystkim trzeba strzelać bramki, żeby wygrywać mecz, a tego w tym meczu zabrakło. Ty myślisz podobnie? Też wybrałeś to spotkanie? Tak, ja też wybrałem mecz z Siarką właśnie. Drugi typ wśród waszych kolegów to było spotkanie z Podlasiem, Biała Podlaska. Też myślicie podobnie, że jeżeli byśmy to mieli ułożyć taką hierarchię, to szkoda punktów z Siarką, a kolejny mecz to była potyczka z Podlasiem? No tak, zdecydowanie tam była totalnie nasza dominacja, cały mecz przeważaliśmy. Niestety jedna akcja rywali, no i padła bramka. Takie życie, no. Kolejne pytanie z naszej ankiety to najlepsza drużyna, z jaką graliśmy i tutaj te odpowiedzi nie były już takie jednoznaczne. Zapytam na początek wasz, jak typowaliście? Dałem Awie Świdnik. Może to zabrzmi dziwnie, bo wygraliśmy ten mecz, ale naprawdę z Awią czułem, że to jest przeciwnik, z którym naprawdę ciężko się grało. Dobrze operowali piłką, byli mobilni w ataku i solidni w obronie, więc myślę, że to był najlepszy przeciwnik, z którym graliśmy. A twój typ też zaznaczyłeś tę odpowiedź, mecz z Awią Świdnik? Wydaje mi się, że tak, chociaż wahałem się jeszcze pomiędzy Awią a Wólczanką i nie kojarzę, co zaznaczyłem, ale te dwie drużyny były zdecydowanie najlepsze. Zresztą widać po Awi, że bodajże chyba 35 bramek już strzeliła w tym sezonie. No i też jest wysoko w tabeli, dlatego no jedna z lepszych drużyn na pewno. 2 razy strzelili rywalom 6 bramek, między innymi temu Podlasiu Biała Podlaska. A powiedzmy kilka słów więcej o spotkaniu z Wólczanką. Pamiętacie jeszcze to spotkanie, bo to było jedno z niewielu spotkań, z których nie przeprowadzaliśmy relacji tekstowej. Te spotkania się nałożyły z pierwszą drużyną. Czego tam zabrakło z waszej perspektywy? Straciliśmy tam ramkę po stałym fragmencie, podobnie jak wiele bramek w tym sezonie, bo chyba 6 z 11 albo 7 nawet. Gra była wyrównana, bo zarówno my i oni mieliśmy sytuację, ale też zabrakło tego ostatniego, tej kropki nad i nie przywieźliśmy stamtąd punktów. To teraz nieprzyjemne spotkanie i nieprzyjemne pytanie i pytanie, najgorszy mecz w wykonaniu drugiej drużyny Krakowi?
No zdecydowanie to był mecz na koronie w Kielcach. Tam nie zrobiliśmy, można powiedzieć, ani jednej akcji. Przegraliśmy 3-0, jak najbardziej zasłużenie, więc to jest mój typ. Ja też zaznaczyłem to spotkanie, chociaż nie grałem, bo miałem kontuzję, ale faktycznie to nie wyglądało wtedy najlepiej. Okej, idziemy dalej. Najbardziej szkoda straconych punktów w meczu z... Mi się wydaje, że Siarką i z Podlasiem. To są tak samo moje typy. I zapytaliśmy jeszcze Was jako zawodników w tej ankiecie o największą różnicę między czwartą ligą, rozgrywkami juniorskimi, a trzecią ligą. I taka odpowiedź, która przeważa się w znacznej większości, to jest szybkość gry. Macie podobnie i myślicie, że jesteśmy w stanie nadrobić, wyeliminować ten atut rywali? Na pewno. To z każdym meczem widać, że coraz bardziej dostosowujemy się do tego tempa. Tempo jest wyższe, jest więcej biegania, więcej przesuwania, bo te drużyny też są po prostu lepiej przygotowane i to jest chyba taki największa różnica pomiędzy tymi ligami. Oprócz tego wiadomo, że ci zawodnicy też są troszkę lepsi, ale uważam, że aż takiego wielkiego przeskoku nie ma. Według mnie to właśnie to cwaniactwo tych zawodników, którzy grają w tej lidze, no są to zawodnicy ograni, no, czy to w Ekstraklasie, czy pierwszej, drugiej lidze, no to nie są słabi zawodnicy, są silni, silniejsi w większości meczach od nas, właśnie szybsi, gra jest szybsza, no ale przede wszystkim wydaje mi się, że ten właśnie spryt i cwaniactwo ich przeważa i ta pazerność na bramki. Spryt przede wszystkim wykonają zawodników, których pewnie jako młodzi chłopcy oglądaliście w telewizji z Ekstraklasie, bo w czwartej lidze nie było tak wielu tych zawodników, a tu jednak czy w Krzo, czy tutaj na przykład w meczu z Chełmianką było już kilku takich zawodników, których pewnie oglądaliście w telewizji. Gra się trochę inaczej? Takie no, stare legendy? No tak, no tutaj jak mecz z Krzo, no to idealny przykład Wojtek Trochim, no, można powiedzieć pan piłkarz. Zastawiał każdą piłkę, kładł się, sędzia gwizdał, no i tak po prostu trzeba grać, no. Trzeba mieć to cwaniactwo i trzeba się tego po prostu nauczyć. Na tobie, Mateusz, który zawodnik wywarł największe wrażenie, bo wśród zawodników chyba przewija się najczęściej były zawodnik Krakowi, czyli Tomasz Brzyski. Tak, ja też napisałem Tomka, bo zagrał z nami bardzo dobry mecz, może też dodatkowo jeszcze zmotywowany faktem, że grał w Krakowi, chociaż pierwszej, ale jednak. No było kilku zawodników, tak jak Robert powiedział, też Wojtek Trochim, czy Kaczmarek w Krzo. Kilku na pewno takich, których właśnie oglądaliśmy kiedyś w telewizji, tak jak powiedziałeś. Jeśli mielibyśmy zakończyć naszą rozmowę jednym takim życzeniem na kolejne spotkania, a szczególnie już na mecz z Wisłą Sandomierz, to lepsza skuteczność w ofensywie? 3 punkty i lepsza skuteczność, tak. Zdecydowanie pasuje coś strzelić, bo remisami też nie można, samymi remisami nie można żyć. To tyle podsumowania, a już dzisiaj o godzinie 15 w Sandomierzu nasza drużyna rozegra kolejne spotkanie ligowe. Rywalem Wisła Sandomierz, która zajmuje 5. miejsce w tabeli trzeciej ligi, ostatnie 2 spotkania zremisowała w stosunku 0-0. Dzisiaj liczymy na bramki dla Krakowi, pewną wygraną wyjazdową naszej drużyny. I oczywiście zapraszamy wszystkich Państwa na relację tekstową z tego spotkania, którą przeprowadzimy za pośrednictwem naszej strony internetowej krakowia.pl.